czyszczenie szczotek nie pomogło. Nowe szczotki też nie pomogły. Silnik cały czas iskrzy. Silnik został wyczyszczony, ale to też nie pomogło. Sprawdzimy teraz po kolei kilka połączeń. 0,8, jak spadnie na 0,7, o, to jest dobrze. Następny 0,7, super. Następny 0,7, super. A tu już jest problematyczny, bo mam zaznaczony. No, tu już jest wariactwo. To jest pierwszy problem. Oczywiście na sąsiada też to się rzuca. Mamy 27, to jest giga dużo. Dalej jest kilka dobrze i tu jest następny z problemem. Oho, takie rzeczy się dzieją. 3, za dużo. I jeszcze sprawdźmy ten z sąsiadem. 0, teraz było 1, 12, no tak, to jest ten problematyczny. I ten może być już dobry. O, też nie jest dobry. Tak, czyli te dwa obwody. I tutaj te dwa, no ma to sens. To silnik jest do wymiany. Na szczęście nowe silniki mamy dostępne od ręki i one są dosyć tanie, więc wsadzamy nowy silnik, nowe szczotki, sprawdzamy. Silnik pracuje cichutko, nie widać iskier, czyli nie tworzy się łuk. Nie ma przykrego zapachu, więc skoro ma fajną moc, skręcamy i pozostaje tylko wyczyszczenie sprzętu i oddanie do klienta.